Jemelfy, tutaj Olga i witam się w kolejnym odcinku z House Sleepera. Większość osób w komentarzach zagłosowało, że na dzisiejszym odcinku chcieliby zobaczyć zlecenie magazyn na wspomnienia, więc tym właśnie się zajmiemy i ogólnie kiedy Lucia albo Lucia, nie jestem w stanie dobrze tutaj powiedzieć tego imienia, ale widzicie je na ekranie, też nie chcę, wiecie, jakoś offend anyone. I Dan natrafili na stary magazyn portowy na sprzedaż. Od razu zobaczyli w nim potencjał na modny, postindustrialny loft. Już od jakiegoś czasu szukali większego mieszkania, w nadziei, że będą mieć wystarczająco dużą przestrzeń, by gościć przyjaciół z ich stale powiększającej się paczki. Ta wizja wymarzonego domu jest na razie dość odległa, ale para wierzy, że odnajdą tu swoją spokojną przystań. Okej, zaakceptujmy to, zobaczmy, co tu się będzie działo. To nie do końca dom, wiem, ale słyszałam, że jesteś prawdziwym cudotwórcą. Jestem pewna, że uda ci się przerobić to miejsce na mieszkalne. Chciałam powiedzieć, że nawet jeśli ostatni dozorca nie ułatwił zadania. Nieważne, ale nawet podoba nam się surowość tego budynku. Ostatecznie ma być to dorosła przestrzeń życiowa. Zawsze lubiliśmy spędzać czas z przyjaciółmi. A że robimy się już troszeczkę za starzy i zmęczeni na chodzenie po klubach. Chcieliśmy wreszcie mieć na tyle duże mieszkanie, by wygodnie usiąść i cieszyć się towarzystwem. Da się zrobić. Pewnie masz więcej doświadczenia z parami, które kupowały większy dom, by założyć rodzinę, ale to zdecydowanie nie nasz przypadek. I okej, super. Nie musisz przejmować się projektowaniem wnętrz przystosowanych dla dzieci. Wygląda na to, że masz przed sobą dużo pracy, więc nie będę zabierać ci więcej czasu. Baw się dobrze. Okej, dziękujemy za to. Chciałam powiedzieć przez te dwa razy, że moi drodzy, to jest do zrobienia. Naprawdę widziałam gorsze domy i zrobiliśmy z nich naprawdę cudeńka. Więc to nie będzie, chociaż ja tak teraz mówię, chciałam powiedzieć, że to może nie będzie, wiecie, takie duże wyzwanie, ale widząc naprawdę domy w tym DLC, to się twórcy postarali i w niektórych przypadkach naprawdę musiałam się namęczyć, żeby cokolwiek tutaj wyglądało dobrze. Już widzę, że jest Syfex. Już widzę, oczywiście, że tak, no bo w sumie jakby mógłby nie być, jak to jest, wiecie, jakiś chyba właśnie stary magazyn. Chociaż, szczerze mówiąc, nie wygląda w ogóle wow. Wow, okej, jest naprawdę wielki i jest całkiem ładny, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy chciałabym w czymś takim mieszkać. Wydaje mi się, że może to być trudne do zrobienia jakby z tego pomieszczenia albo z tego domu w ogóle, takiego ciepłego miejsca. Chociaż kompletnie ja się nie znam, nawet nie patrzyłam na projekty tego typu właśnie domów. Wydaje mi się, że potrzeba tutaj mnóstwo takich ciepłych ciepłych świateł, żeby to wszystko umilić. Proszę bardzo, my wciąż tutaj sprzątamy, a mi właśnie włos wszedł na usta. Przepraszam, już jestem. Dzisiaj moje włosy po prostu stwierdziły, że absolutnie nie chcą ze mną tutaj współpracować i będą żyły swoim własnym życiem. No ale dobrze, mają do tego prawo, chociaż wolałabym, żeby dzisiaj była, moi drodzy, peruka, ale niestety mam zajęcia. W ogóle nie wiem, jak jest u was, czy wy już macie zdalne, czy stacjonarne cały czas, ale u nas wymyślili na uczelni coś takiego, że tydzień będą zdalne, a tydzień będą stacjonarne. Według mnie bez sensu, no ale okej, jest tak jak jest i właśnie dlatego dzisiaj idę na uczelnię. Z tym też wiąże się fakt, że naprawdę będę starała się zrobić ten odcinek jak najdłuższy, ale tym razem muszę wyjść o wiele, wiele wcześniej, żeby zdążyć na autobus i też właśnie na wykład. Więc zobaczymy, jeżeli dzisiejszy odcinek będzie po prostu troszeczkę krótszy, to nie martwcie się, nadrobimy sobie może właśnie w kolejnym tygodniu, dokańczając zadanie, a my tutaj sobie możemy sprzedawać. Wiecie co? Powiem szczerze, ten dom nie jest aż taki wielki, jaki się wydaje. Tutaj po prostu to piętro robi taką, można powiedzieć, iluzję, ale jeżeli chodzi o pokoje, to nie jest ich moim zdaniem aż tak dużo. Bo tutaj jest jedno, to oczywiście będzie kuchnia prawdopodobnie, to jest toaleta, tutaj przypuszczam, że będzie sypialnia i mamy jeszcze dół. Ale zobaczymy, no bo wiecie, ja sobie mogę tak gadać, a okaże się, że naprawdę zajmie mi to mnóstwo czasu. Okej, tutaj sobie czyścimy. Czy wszystko jest tutaj ogarnięte? Proszę bardzo.
Jeszcze tam widzę, że są zabrudzenia. Ogólnie też chciałabym Wam podziękować. Wiele osób się zgłosiło i powiedziało, jak Wy nazywacie to miejsce przed, jakby przed wejściem do domu. I był przedsionek, był ganek, było coś jeszcze. I miło mi bardzo to czytać, także dziękuję Wam, że prowadzicie ze mną tą interakcję, że nie czuję się tutaj sama na tym kanale, bardzo, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. A my sobie dalej sprzątamy, sprzątajemy również tutaj rzeczy, tu prawdopodobnie było jakieś biuro, przypuszczam. O, to jest jakiś ten, widzę, że tu jest jakiś balkon całkiem w ogóle ładny i też wszystko do wysprzątania. Naprawdę jest tutaj strasznie brudno, no ale co mamy się dziwić tak naprawdę? To wiecie, jakiś stary magazyn. Dla mnie to troszeczkę nawet wyglądało jak może jakaś fabryka, ale chyba jest o wiele za mały, więc po prostu jest to magazyn i mnóstwo, ale to mnóstwo jest tutaj brudów. Tutaj, słuchajcie, jeszcze ja widzę coś zielonego w ogóle na tym. Na minimapce, to oznacza, przypuszczam, że będziemy musieli stawić ściany. I oby to stawianie ścian nie przysporzyło mi takich kłopotów jak ostatnio. Bo to by było smutne i to by było... No niechciane przeze mnie, będę szczera, ale chyba tutaj wydaje się być o wiele, wiele prościej, tylko zobaczcie, zrobić jakieś ściany, nie wyburzać, co jest dla mnie chyba najgorsze. My możemy ogólnie tutaj sobie zobaczyć również, jaki oni mają dworek i mają dworek niesamowity. Wow. Jejku, ja wiem, ja się powtarzam, ja mówię to przy każdym domu, ale po prostu ci ludzie mają takie szczęście do widoków, że ja tak zazdroszczę. Tak niesamowicie zazdroszczę, jeżeli nawet tutaj, nie wiem, budziłby was śpiew ptaków, no prawdopodobnie prom by was budził, tak sądzę, to może to nie jest najlepsza opcja, bo by było takie więc jakby to w nocy był taki dźwięk, to prawdopodobnie nie byłoby to w ogóle miłe, no ale ogólnie wiecie, taki szum wody. No niesamowicie, wow, relaksująco, bardzo, bardzo fajnie. Ciekawa jestem w ogóle, czy tutaj oni będą coś chcieli z ogrodem. Ja teoretycznie nie mam tego ogród DLC, więc też się zastanawiam, czy może w momencie, kiedy się go posiada, to czy te zlecenia się jakoś zmieniają, czyli na przykład osoby, klienci, którzy po prostu proszą nas jakby jeszcze o dalsze kroki. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia, bo tak jak mówiłam, nie mam zainstalowanego tego, ale jeżeli ktoś ma oba te dodatki, to może również napisać w komentarzu. Tutaj jest jeszcze jakieś zabrudzenie jedno. Widzę cię gdzieś. Okej, okay, posprzątaj śmieci jeszcze 2%, więc moi drodzy, ja sobie tutaj dokończę, ponieważ ja to będę musiała ogólnie odszukać, gdzie są te zabrudzenia i gdzie są te śmieci, których nie widzę. I zaraz możemy przejść właśnie do robienia mieszkania. Okej, zrobione. Tutaj jeszcze musimy sprzedać kilka rzeczy, na przykład to jest ta świetlówka, proszę bardzo, oraz ta i to będzie chyba na tyle, ponieważ, o, jeszcze tutaj chyba coś jest, prawda? Musimy drzwi garażowe sprzedać oraz również świetlówkę, czyli poczekajcie, jakie tutaj drzwi będą w ogóle? Czy to będą jakby drzwi do domu? Z tego co jakby przypuszczam, no nie wiem w sumie. Poczekajcie, jakiekolwiek drzwi czy tutaj są? Bo ja na razie żadnych nie widzę, więc pewnie zobaczymy je później, przypuszczam. Poczekajcie, i tutaj jest właśnie do postawienia są te nieszczęsne ściany. I zobaczmy, jak możemy je zrobić w ten sposób. Nie, o jakby tak. Okej, dobra, już wiem, już chyba rozumiem. Tutaj będzie jakby po prostu ta półścianka na górze. Tylko co oni tutaj próbują osiągnąć? Jakby... Po co będą te dwa malutkie pomieszczenia? Czy to będzie, nie wiem, przedsionek? Czy może jakaś mała garderoba? Albo łazienka? Pewnie zaraz się dowiemy, przypuszczam. Moi drodzy, ja sobie stawiam te oto ścianki. Oczywiście przypominam Wam o tutaj o łapce w górze, jeżeli oczywiście lubicie tę serię, subskrypcji, jeżeli ktoś się pojawił po raz pierwszy na odcinku i sobie ogląda i jeszcze nie wie o co chodzi, to również zapraszam do rodzinki elfów oraz Instagram, ale sądzę, że Wy chyba już mnie followujecie, bo od kilku normalnie miesięcy próbuję
jakoś zebrać 20k. Teraz chyba brakuje mi ze 30 followów do 17. I oczywiście, tak jak wam zawsze mówię, najważniejsze jest dla mnie interakcja jakby pod postami, czyli ile załóżmy osób ogląda moje story, ile osób mi odpowiada na pytania, niż konkretna liczba. Ale zawsze jest... co ja mogę zrobić teraz? Tutaj? Okej, okay. Zawsze jest miło po prostu patrzeć na jakąś pełną liczbę, też jak są jakieś, nie wiem, osoby, które chcą ze mną deal robić, to wolą chyba, też mi się wydaje, patrzeć na tego typu liczby, ale moi drodzy, ja tak naprawdę to was, nie powiem, że nie dotyczy, ale mi wystarczają też kasa, do którą mam z reklam, czyli tak naprawdę wy, żeby mnie najbardziej wspierać, to po prostu oglądajcie moje filmy i to będzie tyle i to będzie dla mnie wystarczające. Za to też bardzo wam tak naprawdę dziękuję, bo dzięki wam mogę sobie na przykład, nie wiem, kupić jedzenie albo ten leki czy mieszkanie. Przepraszam, mieszkanie, po prostu spłacić, bo wynajmujemy teraz, ale może kiedyś, tak jak wam mówiłam w poprzednim odcinku, moim marzeniem jest kupno mieszkania któregoś, nie wiem, za parę lat i zrobienie wam takiej właśnie serii house sleeperowej, tylko że w prawdziwym życiu, to może być takie mega, no ale niestety, jeżeli chodzi o tutaj, no, jeżeli chodzi o nasze mieszkanie, to jeszcze prawdopodobnie kilka lat. Okej, okay, mamy, moi drodzy, takie inspiracje. W końcu mogę mieć osobny pokój do robienia i edytowania zdjęć. Potrzebne jest mi tu dobrze oświetlone miejsce z ładnym tłem i biurko na komputer, to na pewno. Stwórz tu spójną estetykę. A, rozumiem. Ja się tak zastanawiałam właśnie, co to są te dwa malutkie pomieszczenia. Ale to są, moi drodzy, jakby miejsca na zdjęcia? Tak, o? Okej. Okay. Zobaczmy, słuchajcie, jak to w ogóle wygląda jeszcze raz. Ona chce ciepłe, właśnie jakby ciepłe kolory. Tutaj widzę cegła, więc ją zostawię. A jeżeli chodzi o podłogę, to bardziej albo drewno, z tego co widzę, albo białe. Wiecie co, chyba może zrobię biały? Albo właśnie ciepły. Zastanawiam się pomiędzy tym śnieżnym marmurem oraz, tymi panelami. Chyba wezmę te panele, te albo te. Te mają taki bardziej, mają takie, nie wiem, różne akcenty czarne, a te już nie, więc chyba właśnie wybiorę te. I gdzie my mamy je tutaj umieścić? W ten sposób? O, jakie ładne, takie nawet głębokie. Poczekajcie, tutaj są inne płytki podłogowe, a tutaj są również inne płytki podłogowe, więc ustawmy sobie to tutaj, jakie ona tam chce, czyli te mają być takie. Okej, okay, proszę bardzo. Tutaj mają być jakiś ciemny orzech. W ten sposób. Dobra. O, już mamy to. Oraz co będzie dalej z inspiracji? Wykończenie ścian. Wiecie co, ja najchętniej w ogóle zostawiłabym te ściany takie, jakie są, ale chyba nie możemy tego zrobić, więc po prostu proponuję ustawić cegły na nich. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale zaraz zobaczymy. Czy ja już wzięłam te płytki? Przepraszam bardzo, bardzo. Okej, weź je. I teraz podnieś. I... Aha, że tutaj! Rozumiem, okej, ja się zastanawiałam... A, no przecież nie mogę płytki na płytkach. Poczekajcie, ale czy to wygląda teraz dobrze? Bo... czy nie za dużo trochę tych płytek? Wydaje mi się, że może być trochę właśnie za dużo, więc albo miodowa chwila, albo słoneczny oręż. Może mniej intensywny, ponieważ chcę, żeby właśnie całość była w ciepłej kolorystyce. O, proszę bardzo. Ej, będzie pasowała. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę, podoba mi się. Proszę bardzo, czy tutaj możemy dalej to malować? Ja pomaluję tylko tutaj, gdzie potrzebuję, bo nie chciałabym jakoś tych cegieł, moi drodzy, marnować, bo one są tak ładne, że naprawdę trzeba je zostawić, moim zdaniem. Tutaj mamy co jeszcze do zrobienia. Czy tutaj jest jakiś kolor? Aha, tu mają być po prostu biały. Okej, okay, ale tutaj tak naprawdę jest już biały, to musimy to tylko i wyłącznie dokończyć, proszę bardzo. Pomalujmy sobie tutaj. O, w ten sposób. I to chyba będzie na tyle. Wow, ale niesamowicie, nasza innowacja. A tutaj jest coś do zrobienia? Nie, po prostu tak o. No dobra, wow. To było niesamowite, cudowne, prawda? Tutaj mamy jeszcze kolejną z inspiracji. Aha, cały czas wykończenie podłogi? Ale dlaczego? Czy to chodzi o wykończenie podłogi tutaj? Nie, tutaj już są konkretnie ustalone panele, czyli one mają być takie. Więc w sumie możemy już to od razu zrobić.
nie możemy tego zrobić. Jejku, jak ja nie cierpię, jak House Slipper pokazuje mi pokój, ale nie pokazuje mi go wystarczająco dla mnie prosto, czyli ja nie do końca wiem, gdzie on się kończy, a gdzie on się zaczyna, moi drodzy. Strasznie mnie to irytuje. Znaczy ja wiem, to jest na minimapce, ale ja nieczęsto na minimapkę sobie patrzę, więc czasami po prostu strasznie się gubię. Dobra, możemy sobie zrobić w ten sposób. Dokończmy tę podłogę. O, tu jeszcze jeden tu jeszcze jedna płytka, dziękuję bardzo. I tu jest... Aha! Czyli tu jest jakby, zobaczcie, taki pasek, który nam został. A w momencie, kiedy pojawiły się te płytki, to te już mi się nie za bardzo podobają. Będę szczera. Wolałabym chyba wybrać jakieś inne. Może takie? Taki ciemny? Zobaczmy, jak te wyglądają. Tak, to jest ten sam kolor i uważam, że wyglądają 300 razy lepiej. Cudownie, mamy tutaj jeszcze dalej inspiracje. O, okej, to są, moi drodzy, lampy. Które lampy byśmy wzięli? Ta mi się całkiem podoba, coś takiego. Jeżeli ona się zajmuje fotografią, to będzie taki fajny vibe wprowadzało w tym mieszkaniu, żeby jeszcze to było... o, proszę bardzo, żeby to jeszcze było równo. To by było niesamowite, prawda? Cieszyłabym się bardzo. Tutaj następnie możemy sobie kupić lustro albo wieszak. Albo szafę. Wiecie co, zanim ja tutaj wykorzystam tę inspirację, to zrobię sobie właśnie jakby tutaj dokończę te małe pokoiki. Ponieważ będę mogła jakby dostosować to, co tutaj zrobię, do tego, co jest już jakby, wiecie, otwarte. Bo z tego, co widzę, nie możemy tutaj... proszę bardzo, nie możemy tutaj zamknąć tego pomieszczenia, ono będzie otwarte, ono będzie widoczne, więc jeżeli ja sobie tutaj zrobię inspirację i to w żaden sposób nie będzie mi jakby pasowało do tego, no to będzie też beznadziejnie, więc zacznijmy, tak jak powiedziałam, od tego malutkiego pomieszczenia. Tutaj jak zwykle jest ta szafa narożna. Wydaje mi się, że w każdym zleceniu, które pojawiło się w House Slipperze, wiecie, w tym nowym dodatku, to właśnie była ta szafa, więc ustawmy sobie ją jakoś. Wiecie co, ja sobie dokończyłam tutaj właśnie te dwa oto pokoiki i okazało się, że tutaj jednak są drzwi. Z jakiegoś powodu. Okej, okay, tutaj mamy taką mini garderobę. Wybieram ciepłe tutaj meble. Wydaje mi się, tak jak wam mówiłam, że ten dom ma być w takich jasnych, znaczy może nie jasnych, ale ogólnie ciepłych, takich może brązach albo również innych kolorach. Zakręciłam się, a tutaj mamy taką mini łazienkę, którą sobie już właśnie razem dokończymy, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o drzwi, to chyba zawsze będę wybierała jakby, wiecie, neutralne, czyli albo białe, albo czarne, które w ogóle widzę, że są krzywo, to nie chciałam do czegoś takiego dopuścić, przepraszam, przepraszam. Tutaj musimy sobie wybrać w takim razie nowe i zrobić je od początku, bo to tak nie może być, żeby było tak beznadziejnie. Proszę bardzo, czekajcie, tutaj może być kolor jasny. Jakoż to są drzwi do łazienki, to chciałabym, żeby no, było trochę prywatności, prawda? Detale niech będą jasne oraz rama też czarna, poczekajcie, ale same drzwi też chcę, żeby były czarne. Dokładnie o to mi chodziło, tylko żeby je teraz tak ustawić, aby nie było jakichś dziwnych, krzywych niedomówień. Poczekajcie, ja się tutaj muszę skupić. Ale za każdym razem są dziwne, krzywe niedomówienia. Albo jest krzywo w tę stronę, albo jest krzywo w tę stronę. Czyli zobaczcie, ja tutaj nie mogę nic zrobić, bo jeżeli zrobię to w ten sposób, to będzie wystawało. A tutaj to i tak jest jakby... no trochę zbyt wklęsłe, irytujące, irytujące, ale nic niestety nie da się na ten temat poradzić. Zobaczmy sobie instalację wodną umywalki. Umywalka może będzie tutaj przy drzwiach, a jeżeli chodzi o toaletę, to proponuję, żeby ona była w ten sposób. O tak, o wiecie, na samym środeczku. Więc zacznijmy sobie może od niej i to jest, przepraszam, to jest ta umywalka. Chciałam wziąć toaletę, niech będzie ta. I może, słuchajcie, co to jest? Dlaczego tutaj ta toaleta wygląda, jak ktoś ją obsikał? Ja mam tyle pytań, weźmy sobie coś innego. Zobaczmy w ogóle, jakie są opcje. To jest całkiem ładna opcja, tamta z liściami. I to, o, ej, może sobie weźmiemy taką marmurową. To może tutaj ładnie wyglądać. Proszę bardzo, zamontujmy sobie, hops. Proszę, hops, i idealnie, super. A następnie mamy, moi drodzy, tutaj już umywalkę do zrobienia i będzie ona, wydaje mi się, taka jest w porządku tak naprawdę, prawda? Zlew może być bardziej czarny, o, i ona będzie sobie stała przy drzwiach, o, dobra, i hops,
hops, proszę bardzo, tutaj, tutaj, tutaj i zakręcamy. Następnie już, moi drodzy, umywalka jest gotowa. Teraz tak jak patrzę, irytuje mnie to, że ten marmur nie jest taki ciemny, ponieważ wydaje mi się, że wyglądałby wtedy miliard razy lepiej. On jest taki szarawy, przez co może trochę kolidować z tym marmurem. Znaczy wiecie, tym marmurem to nie jest marmur, to są po prostu płytki, które są tutaj. Ale nie wygląda to aż tak tragicznie. Jeżeli by to wyglądało naprawdę, naprawdę źle, to bym po prostu to usunęła. Zobaczmy jaki tutaj... O, jakie wielkie! Nie, dobrze, to jest troszeczkę za duże lustro. Weźmy sobie rozmiar M, proszę bardzo. I hops! Dobra, wygląda to mega. Następnie mamy jeszcze chyba ręcznik, czyli ręcznik możemy zrobić, wiecie, taki neutralny, szary, może taki o. I okej, damy radę, proszę bardzo. Więc te dwa malutkie pokoje są zakończone. Następnie możemy tutaj, aha, to są te lustra, poczekajcie, może tutaj są jakieś inne inspiracje. Okej, mamy tutaj, widzę, biurka. Jako, że mamy loft, to na pewno będzie jakieś połączenie metalu właśnie z drewnem, ale tutaj jest mnóstwo fajnych biurek. To chyba będzie najbardziej pasowało moim zdaniem. Nogi niech będą ciemniejsze, a blat jakiś taki ciepły. Ten chyba, prawda? Mega jest. Uważam, że będzie bardzo pasował. Następnie mamy tutaj krzesło. I krzesło, jeżeli będziemy patrzeć na wygodę, to żadno z tych oczywiście, ale jeżeli będziemy patrzeć na to, żeby coś tutaj dobrze wyglądało, to ja proponuję może po prostu coś takiego. Nogi tego typu, a jeżeli chodzi o siedzenie, to może szare? Tak o, zobaczmy sobie jak to wygląda. Nie, coś wiecie co jasnego, jakiegoś żółtego bym wzięła właśnie, ale chyba niestety tutaj żadnego żółtego nie ma. No tutaj na pewno nie. Chyba biały jest taki najbliżej, albo brązowo-kawowy. No jest w porządku, wydaje mi się. No jest okej, okay. Jakby nie jest super okej, okay, ale jest okej. Okay. Tutaj jeszcze mieliśmy to lustro, więc moim zdaniem chyba to będzie najfajniejsze. W kolorze jasnym, jak w ogóle srebra tutaj chciałabym użyć. Złota nie będą pasować, ponieważ inne rzeczy są, jakby wiecie, złote. Tutaj mamy, o! Ile tutaj różnych, o! Myślałam, że chciałam powiedzieć obrazów, ale tak naprawdę są to roślinki. I jaką by tutaj można by było wybrać? Wiecie co, bardzo podobają mi się te stojaki, jakby tutaj... Te metalowe będą pasować do wystroju. Możemy użyć czegoś jasnego albo szarego. I rama niech będzie czarna. Proszę bardzo, postawmy sobie na razie... przypuszczam, że w ten sposób. Następnie mamy... Okej, okay, tu już są obrazy. I możemy dać neony! Możemy dać neony. Proszę bardzo, tylko jakie? It was all a dream, good vibes only, hello sunshine chyba byłoby najładniejsze. O, możemy sobie tutaj zmienić kolory. Poczekajcie, to w takim razie zróbmy takie coś, ale... O, biały. Coś takiego delikatnego, może kanarkowy oraz pomarańczowy. Ej! Trochę może za duży. Ale wydaje mi się, że jest całkiem spoko, naprawdę mi się podoba. Następnie mamy tutaj ponownie możemy sobie coś wybrać, moi drodzy. Wydaje mi się, że to może być całkiem spoko. Postawimy sobie tę panią, może tak tutaj, obok tego lustra. Okej. Okay. Tutaj następnie jest dywan. I dywan na pewno jasny. Zobaczmy ten XXL. O, coś takiego, tylko może delikatnie mniejszy. XL będzie chyba... lepszy w tej sytuacji. Dobra. I jeszcze teraz, moi drodzy, lampa. Ha. Lampa chyba ta będzie fajna, prawda? Taką może L-kę weźmiemy i coś jasnego. Proszę bardzo. A, trochę za wysoka. Trochę za wysoka, jednak przesadziłam niestety. Więc wróćmy sobie do tej inspiracji. Poczekajcie, poczekajcie, gdzie ona jest? Tutaj jest. Albo w ogóle ścienną użyć. To chyba byłoby, wiecie, o wiele lepsze. I coś takiego na przykład. Czy jeszcze coś mamy tutaj do kupienia? Bo widzę, że jest. O, to są te drzwi, które mamy kupić. Okej, okay. Super, że one się pojawiły. Zamiast tych, zamiast tak naprawdę drzwi garażowych. Tylko żeby je tutaj jakoś jeszcze włożyć. To by było cudownie. No dobra, czekajcie.
co ja tutaj mogę znaleźć? Co ja tutaj mogę... Jak ja to mogę ustawić? Dlaczego to się nie chce ustawiać? Ustawiło się. Jakimś cudem, ale to było ciężkie. Zamknijmy to w takim razie. Następnie mamy jakieś standardowe łączniki światła, klawiatura. Dobra, dobra. Więc weźmy sobie taki oto włącznik. Gdzie on mógłby stać? Jeżeli to są drzwi, to może niech tutaj on sobie żyje. Tak sądzę, tak mi się wydaje. Następnie mamy toaletkę. Ale gdzie ja ci tutaj, moja droga, zmieszczę? Jakby tu już nie ma miejsca trochę. Będę szczera, naprawdę. No zobaczymy, zobaczymy. Po prostu mamy taką toaletkę i gdzieś ją trzeba tutaj włożyć. Nie wiem jeszcze gdzie, ale zobaczymy. I tutaj, moi drodzy, jest jeszcze pufa oraz komputer. Komputer sobie zostawimy na koniec, bo nie musimy na razie nic z nim robić. Ale tę pufkę sobie możemy tutaj wziąć i jakby to wszystko teraz ustawić, prawda? Ha. Pojęcia to ja nie mam. W ogóle te drzwi bym zostawiła jakby same. Wiecie, żeby one sobie tutaj nie blokowały światła, o to mi chodzi. Tylko że ten w takim razie neon jest zbyt duży. I ten neon, nie no, ten neon nadaje takiego klimatu, on musi tutaj zostać. Włączmy go, no zobaczcie! To jest wow, mega to wszystko wygląda. Więc tutaj będzie toaletka. Nie podoba mi się w ogóle, że to jest tak dokładnie, wiecie, przy drzwiach. No, dziwne. Dziwne, ale tak to sobie właścicielka zażyczyła, więc tak to będzie. Kwiatek może zostać w ten sposób. Wydawało mi się, że coś mi się ten zawiesiło, ale na szczęście nie. O, coś takiego, super. Następnie... o... Ale wtedy będzie neon zasłaniała. Wtedy będzie zasłaniała neon. Więc to też nie jest zbyt dobre. Poczekajcie, więc ja zmienię, ok? Wezmę troszeczkę mniejszy ten neon. Z bólem serca to robię, żeby nie było. Ale to M-ka była czy L-ka? Dobra, ten jest trochę mniejszy. Chyba nawet zmieniłam kolory, ale... Może zostawmy właśnie w ten sposób. Poczekajcie, czy wtedy... Ok, i wtedy to nie będzie zasłaniało, więc o to mi chodziło. To w ogóle jest chyba źle postawione. W ten sposób powinno być. Dobra. I teraz użyjmy sobie tego. Czy to jest na pewno dobrze zrobione? Chyba tak, ta szuflada powinna być w ten sposób. Następnie mamy komputer. Niech będzie jakiś w fajnym kolorze czerwony albo złoty może jednak nie. Ale czerwony będzie tutaj pasował. I wiem, no. Teraz zasłania ten neon. Ten neon jeszcze musi być mniejszy. Albo musi być gdzieś przestawiony. Jakoś może tak na górę bardziej? Nie, słuchajcie, on w ogóle tutaj nie chce stanąć. Dobrze. Dobrze będzie S. Będzie. Cicho już. Jejku, ale jest mi przykro. To taki vibe dawało. Takie to było ładne. Ale zróbmy sobie to w ten sposób. O. I niech będzie to jakby nad kompem i też będzie ładnie, prawda? Włączmy go. No ładnie wygląda, przyznajcie. Ten neon jest naprawdę... No ładny. Ładny. No jestem zadowolona. Może być, może być. Następnie mamy, moi drodzy, myszkę. Niech będzie ona również w czerwonym kolorze. Nie wiem, dlaczego się nastawiłam na ten czerwony, ale on chyba będzie pasował do tutaj, do większości. O, proszę bardzo. Ej. Ej. Fajne jest to pomieszczenie. Naprawdę. Wow, dobra, idziemy sobie do kolejnego w takim razie. Z jakiegoś powodu mogę już zakończyć zlecenie. Ale ja tu jeszcze nic nie zrobiłam, przepraszam Państwa bardzo. Możemy tutaj, moi drodzy, odnowić schody, ale to jak zwykle zostawmy sobie na koniec. I mamy, cóż to jest? Wiszący telewizor. Telewizor oczywiście, że będzie tutaj, prawda? Nawet jest dla niego taka idealna wnęka zrobiona. Oczywiście ja musiałam go postawić krzywo. Następnie jest taki narożnik. I czekajcie, jaki kolor? Czerwony, czy może bardziej brązowy, fioletowy, to już w ogóle nie. Czerwony będzie w porządku. I jeżeli chodzi o podusie, te podusie są po prostu... Hej, kolor jest fajny, tylko że dlaczego te poduszki wyglądają tak starodawnie? Weźmy po prostu pomarańczowy. No i nie chcę jakichś dziwnych wzorków. Niech będzie coś takiego jednolitego. Ale nie wiem, czy w ogóle to znajdziemy. No dobra. No dobra, taka jest chyba najbardziej okej. Okay. I postawmy sobie, moi drodzy, ją w ten sposób. Na razie, ponieważ sądzę, że to może się tutaj wszystko potem zmienić. Dalej to będzie stoliczek kawowy. Proponuję brazylijski orzech z czarnymi nogami. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Naprawdę coś fajnego się kroi. Następnie mamy kolumnę wolnostojącą. Niech będzie czarna. Ona będzie do wszystkiego pasować w takim razie.
O, ja tutaj widzę, że zrobiłam trochę błąd, bo nie postawiłam tutaj tych paneli. Proszę bardzo, one tutaj jeszcze mają być. W ten sposób. I tę wnękę w ogóle jakoś bym zamalowała czymś. Nie podoba mi się, że ona jest po prostu taka biała. No ale zobaczymy. Moi drodzy, mamy również jeszcze tutaj stolik. Spalony Bóg. Niech będzie. I on będzie stał, niech będzie tutaj. Trochę za dużo teraz brązowego, tak jak na to patrzę. Ale jednak to daje całkiem niezły vibe, więc to zostawię. I możemy sobie wybrać po prostu takie samo krzesło. Tak się zakręciłam, jak było tutaj przy biurku. Będzie pasowało, będzie ładne. Mamy kupić ich cztery. Proszę bardzo, jeden, dwa, trzy oraz cztery. Moduł jakiś. O. Bardzo ładnie, tylko gdzie byśmy mogli to, słuchajcie, postawić? Gdzie to miałoby niby, przepraszam Państwa bardzo, być? Czy tutaj? Takie coś? Ale to trochę za mało jest miejsca. Ile my w ogóle tych modułów zielonych mamy? Tutaj, zobaczcie, jest dalej. Czy to jest też tutaj? Nie, to już jest w ogóle inny pokój, więc musimy to jakoś tutaj ustawić. Ale gdzie? Jakoś może. Wiecie co? Ja pomysłu nie mam. Może tutaj? Najwyraźniej chyba tutaj, ale tego jest za dużo. W ogóle mamy też biokominek. Wiecie co? Ja na razie zostawię to. Będziecie mogli mi napisać w komentarzach, gdzie mogłabym to postawić, gdzie by było to najlepsze. Żeby ogólnie sobie to tu żyło, bo ja uwielbiam te sztuczne kwiaty, tylko że no niestety one wyglądają tutaj naprawdę źle. Gdziekolwiek bym je chyba postawiła. Tutaj sobie tak weźmy, kolumna niech będzie przy ścianie, następnie tutaj kolumna również, oraz lustro i kinkiety. Tak samo, gdzie ja bym mogła to lustro postawić? Jakby tu w ogóle nie ma miejsca na to, chyba że może tutaj gdzieś? Ale to było jakby jedyne miejsce, gdzie chciałam ten panel zielony włożyć. Chyba że czekajcie, mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy on da radę. Bo może tutaj oni chcą, żebyśmy to zrobili. Jakby nad kominkiem. A następnie to coś. Może w ten. Nie. To na pewno musi być tak. Tylko, no gdzie? O tutaj, tak wiecie, na jakby. Obok ściany? Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo. Zgubiona. Postawmy sobie to w ten sposób. Dobra, jak to wygląda? Zobaczmy. No dziwnie! No moim zdaniem wygląda to dziwnie. Chyba że może tutaj takie przejście oni chcą, wiecie. Tylko ile w ogóle tych modułów ma być? Trzy aż. Czy tutaj by się zmieściły trzy moduły? Takie, wiecie, robię różne przymiarki do różnych miejsc, bo naprawdę to jest problem. Tutaj w ogóle nawet się to nie zmieści, chyba że tutaj. No dobra, zostają te moduły nawet. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie one mogłyby być. Niech lustro sobie żyje w ten sposób, a to zostawimy sobie, moi drodzy, na jakby drugą część odcinka za tydzień. Mamy również tutaj, o, proszę bardzo, kwiatuszek. Będzie on wspaniale pasował, wydaje mi się. No właśnie, też gdzie? Tutaj bym go postawiła, może. Weźmy sobie w ogóle dwa, żeby już one były. Następnie mamy kinkiety. No to poczekajcie. Spróbujmy sobie to jakoś ułożyć lepiej. Proponuję sofę delikatnie odsunąć. Może. Okej, tutaj ten stolik, żeby był w ten sposób. Chciałabym, żeby tutaj były przejścia wszędzie, więc tutaj jest w porządku. Naprawdę, cieszę się. Ten stolik zresztą zaraz postawimy, kiedy dokończę kuchnię, ponieważ sądzę, że tutaj chyba jest kuchnia, prawda? Szafka, szafka, tak, tutaj jest kuchnia, więc zacznijmy sobie od podłogi, proszę bardzo. W ten sposób. Następnie mamy z motwiku ściany biały. Ale ja chyba nie muszę tego robić, prawda? Jakby tutaj jest, wydaje mi się, wystarczająca ilość tego białego. Tak sądzę. Więc zobaczmy sobie, co możemy kupić dalej. Mamy tutaj taką szafkę. W sumie, czy to jest ta szafka, której używaliśmy dosłownie w każdym poprzednim domu? Bo ona tak wygląda. Wiecie co? A może ja bym właśnie ją zrobiła coś takiego innego tym razem, czyli na czerwono. I może blat tym razem czarny. Ładnie, ładnie. I detale niech będą czarne, po prostu.
I naprawdę wydaje mi się, że to może być krok w dobrym kierunku. Następnie mamy o coś takiego, taką szafkę ze zmywarką. Zresztą, co ja wam mówię? Wy widzieliście to już dosłownie w każdym poprzednim zleceniu, bo to jest chyba dokładnie ta sama, te same meble cały czas. Okej, to będzie w tak. Następnie mamy szafeczkę, tak jak zwykle, moi drodzy. Czerwony, czerwony, czarny uchwyt oraz połyskliwy szary. Nie, to był ten dokładnie. Proszę bardzo, stój sobie. Ja cię potem dopiero będę mogła ustawić. I dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj przygotuję właśnie te meble, żeby jakoś je posprzątać i żeby utworzyła nam się taka w sumie no nawet ładna kuchnia. Dobra, będę szczera, to nawet nie wygląda tak źle. Jestem w szoku. W ogóle też zastanawiam się, gdzie lepiej, żeby była ta szafeczka. Tutaj, czy może tutaj? No ale już położyłam ją tutaj, więc niech tutaj będzie. I musimy jeszcze gdzieś wstawić lodówkę. I tu mogą pojawić się. O, też tutaj zrobimy czerwoną. Tu mogą pojawić się pewne problemy, bo ona ma być tutaj? Dokładnie w ten sposób? Tu się ona nawet zmieści w ogóle? Czekajcie. O tako? Mam pewne wątpliwości, będę szczera. Bo zobaczcie, no tutaj niczego nie ruszę. Ogólnie. No, ta kuchnia działa jak Tetris, okej? Tutaj naprawdę były meble idealnie dostosowane tam, gdzie one miały być. Ale ta oto lodówka, no po prostu. No nie pasuje tutaj. Chyba, że weźmiemy tę oto szafeczkę i dokleimy. No dobra, już bardziej, ale i tak to wygląda jakoś dziwnie. Nie uważacie? Może ja coś źle zrobiłam, tak oczywiście może być, ale tutaj no też nie może być żadna dalej szafka, ponieważ jest, jest okno. Dobra, zobaczmy sobie, co możemy kupić dalej. Mamy, moi drodzy, zegar. Więc żeby tutaj trochę, no nie wiem, zabić tę przestrzeń, tę taką pustkę, to włożymy go w ten sposób i następnie mamy żyrandol, który, niech będzie oczywiście na środeczku. I powiem wam szczerze, nie spodziewałam się, że ten styl loftowy będzie mi się aż tak bardzo podobał. Naprawdę jest mega, szczerze mówiąc. Tutaj możemy sobie dokończyć to wszystko, co jest rozwalone, czyli stół do jadalni w ten sposób. Okej. Trochę po prostu go przesunę, żeby nie był tak bardzo na środku. Bardziej o tak. I teraz możemy dosunąć do niego te krzesła, żeby one też nie były tak bardzo na środku. Ok, następnie proszę bardzo. Żeby tylko tu jakoś dobrze to dokleić. Żeby to tylko jakoś dobrze tu dokleić. Ok, jest w porządku. Następnie sobie możemy dodać gdzieś, moi drodzy, tę roślinkę. Może przypuszczam, że będzie ona tutaj. Chociaż no też nie. No nie ma, no. Może tutaj weźmiemy ją. Żeby była taka przy tym. Przy schodach, żeby trochę te schody. No, brzydko to wygląda. O nie! O nie, dobra. Moi drodzy, właśnie dostałam budzik, że muszę wychodzić. Ale to w sumie dobrze, bo również też chciałam kończyć. Tak jak wam powiedziałam, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy, ponieważ ostatni był taki długi. Ale nie martwcie się, na kolejnym właśnie odcinku za tydzień skończymy sobie cały tak naprawdę to kolejne piętro. Możecie mi również napisać w komentarzach, gdzie mam postawić te dziwne tutaj sztuczne kwiaty, ponieważ ja pojęcia nie mam. A co? Ja się z wami na razie żegnam. Wydaje mi się, że tutaj to piętro, jakby ten parter wyszedł naprawdę mega. Strasznie mi się podoba ten styl, nawet się tego nie spodziewałam. I co? Ja się żegnam, do kolejnego zobaczenia. Cześć!